Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek serii Elm Creek. Ten odcinek rozpoczynamy wizytą na nowym pastwisku. Tak jak w poprzednim odcinku mówiłem i jak gdyby zapowiadałem, no i w międzyczasie wybudowane drugie pastwisko, chociaż szczerze mówiąc trochę wcześniej niż mi się wydawało. Oczywiście wiedzieliście, bo też to wcześniej było komunikowane, że tutaj pole, na którym rosła swego czasu lucerna, zostało przeznaczone na dwa takie miejsca, na takie trwałe pastwiska, gdzie tutaj sobie byki spacerują. I to było tak specjalnie zrobione, żeby tutaj te dwa pastwiska się zmieściły. I one się zmieściły, to wygląda fajnie. No to w ostatnim bodajże, albo przedostatnim odcinku, przynajmniej, no dobra, w lipcu, doszły mi kolejne byki, w tym sensie, że cielęta dorosły, cielaki dorosły i stały się bykami. W związku z tym zostały odseparowane od pozostałej części bydła. No i tutaj na tym pastwisku sobie teraz żyją. Na zimę chyba jakąś wiatę im wybudujemy taką, żeby sobie tam mieszkały. No i kwestia jest tego typu, że co prawda to pastwisko jest zrobione na 50 krów, no ale ustawienia Maze Plus tutaj są takie, że nie jestem w stanie wykarmić 50 byków takie pastwisko, bo tutaj zbyt duża ilość paszy jest ustawiona. Zbyt dużo po prostu moje zwierzęta tutaj jedzą, najogólniej i najprościej mówiąc. Tak więc mimo tego, że pastwisko jest zaprojektowane na 50 krów generalnie, no to tutaj około 25 jest w stanie wykarmić przy takich ustawieniach Maze Plus. No i tutaj na tym pastwisku jest bodajże teraz 23, a tu jest 24, o, tu jest 24 sztuki. No jak widzicie, tutaj już wyjedzone, czyli grazing działa, trochę jest paszy, ale nie będę tutaj dorzucał dodatkowej karmy, bo jest ostatni dzień lipca, tak więc w sierpniu tutaj trawa troszkę podrośnie, no i byki sobie znowu zjedzą tą trawę, ale docelowo też tutaj trzeba będzie coś dowieść, przynajmniej siano trzeba będzie dowieść raz na jakiś czas, wodę oczywiście, tak jak tutaj teraz przywiozłem, no i to się zaczyna fajnie tutaj dziać. Fajnie, że te plany wcielane w życie i nagle, o proszę bardzo, to o czym mówiłem, jest. Jeszcze tylko upiększyć to trzeba byłoby, bo ja generalnie tak mniej zwracam uwagę na to, jak coś wygląda, bardziej zwracam uwagę na to, jak coś funkcjonuje, no ale na pewnym etapie, jak coś dobrze funkcjonuje, to fajnie by było, gdyby tu jeszcze ładne otoczenie było, a okazuje się, że na tej mapie, na której ja gram i tam troszeczkę ją poprzerabiałem, nie ma w ogóle dodatkowych tekstur do malowania jakiejś drogi i tak dalej. To trzeba będzie w najbliższych dniach nadgonić, żeby po prostu też ładnie tu wyglądało, dołożyć kilka tam drzew, być może jakąś wiatę, żeby zacienić, żeby byki miały cień, bo tak to są non-stop, tak, no nie jest to fajne. Może gdzieś jakąś wiatę też wybudujemy tam, postawimy jeszcze dodatkowo, zobaczymy. Dzisiaj w każdym razie skupimy się na innej rzeczy. Za chwilę jedziemy na pole moim dużym nowym kombajnem. Tutaj po sianokosach zostało nawiezione. No i czekamy na kolejny zbiór. Przed nami łąka, na której w sierpniu będziemy zbierali trawę. Tak więc fajnie. Ja sobie tutaj puszczę ten zestawik, żeby zarabiał, tak? Bo pieniądze są potrzebne, ustawienia są cały czas tutaj. Tak więc tylko cyk. No i jedziesz sobie z mlekiem. Tego mleka, ile jest? 21 tysięcy. 21 tysięcy, dobra, czyli 3 kursy zrobi. No i tak jak tutaj pokazywałem, no tej paszy na tym nowym pastwisku tak trochę mało jest. No ale dobra, spokojnie dadzą radę. Dobra, ciągnik mnie tutaj troszkę podwiózł, bo wiezie mleko sprzedawać. Jeszcze pochwalę się ilością siana, które zebrałem. Nie ma dużej ilości belek siana, ale no, wydaje mi się, że prawie, no może nie połowa, no ale spora część trawy, która była na tej łące, no to została od razu przewieziona do... Wyłączę ten ciągnik, zostawię to, nawet te belki na przyczepie, ale ciągnik mi jest potrzebny w sumie. No to tą trawę od razu... Jako świeżą trawę zawieźliśmy do obory i tak jak przed chwilą mówiłem, następna łąka będzie gotowa w sierpniu. Ta łąka będzie już, znaczy w tym chyba dzisiaj też można by ją kosić, tylko że to jeszcze
nie jest maksymalne stadium, tam jest pokazane maksymalne stadium, no ale jak gdyby dziewiąta, no dziesiąta, fajnie, dziesiąta, obrządki ogarnięte, ze świniami, to tam jest raz na miesiąc, wystarczy wpaść, jest gicio, ale z krowami, z bydłem to tak, dziesiąta godzina i możemy wracać do prac polowych. W międzyczasie tak zwanym dokończyłem mucenie rzepaku, zebrałem z drugiego pola rzepak, a dzisiaj zajmiemy się jęczmieniem jarym. Jęczmień jary, który sobie posiałem, no, niedawno, no bo na wiosnę posiałem, no i już jest, możemy dzisiaj wymucić. Tak więc wymucimy. Jest to pole, które jest niedaleko cukrowni, a jęczmień jary to jest nowa uprawa, którą sobie dodałem jakiś czas temu i ona będzie miała tutaj specjalne przeznaczenie, też takie przeznaczenie, które będzie znaczy spróbuję tutaj zrobić sobie browar i dzięki temu będziemy mieli jako będziemy ten jęczmień jary przerabiać na piwo. No a tam efektem ubocznym będzie między innymi muto i one będzie na przykład, będziemy mogli tym mutem karmić na przykład bydło. Tak więc to chodzi też o to, żeby to było też tak fajnie, ale takimi rzeczami zajmiemy się później. Teraz najważniejsze jest to, żeby wymucić ten jęczmień jary i teraz po raz pierwszy będę to robił. Chociaż nie, przepraszam. Robiłem to taki jęczmień jary, to sam, taki sam mam na mapie, gdzie gram na PGR-ze. Przy czym tam jest, dzisiaj go trochę poprawiłem, żeby był ładniej wyglądał, żeby wyglądał bardziej jak jęczmień. Bo, no i żeby też nie było takich cieni, jakie tam są przy starej wersji tego jęczmienia jarego, żeby po prostu wyglądał bardziej jak jęczmień, bo tamten nie wygląda tak za bardzo jak jęczmień. No i proszę bardzo, dojechaliśmy. On się nie różni za bardzo, ten jęczmień, od zwykłego jęczmienia. Oprócz tego, że jest powiedzmy taki rzadszy i jest taki, nie jest taki, jak sobie popatrzycie, on nie jest taki równy, czyli ma takie górki i dołki, no jest krótki, jest bardzo krótki, a więc tej słomy z tego nie będzie, bo to jest no połowa, 60% wysokości normalnego jęczmienia. No i też troszeczkę inaczej plonuje, inaczej w tym sensie inne plony są, no i nawożenie jest takie same, Oczywiście, jeżeli jęczmień jary, no to ma inne terminy siewu i zbioru w odróżnieniu od jęczmienia ozimego, czyli tutaj jest miesiąc zbioru jest w lipcu, natomiast jęczmień ozimy może być zbierany już nawet w czerwcu, jeżeli był odpowiednio wcześniej zasiany jesienią, natomiast ten jary tutaj jest siany również tylko i wyłącznie wiosną. No i to jest właśnie taka sprawa, że sobie dodatkowo ta uprawa będzie, tak jak mówiłem, to taka specjalistyczna uprawa i z tego będziemy robili piwo. Chociaż browaru jeszcze nie mam. Dobra, pierwszy sprzedaż jest, tak więc elegancko. Przyczepkę sobie tutaj postawiłem. Jedną. Wystarczy chyba jedną, bo tutaj niedaleko będzie do wożenia, tak więc spoko. Mój wielki amerykański kombajn nie mieści się na wielkich amerykańskich drogach. Półtora pasa bierze. Zobaczcie, pyk, pyk z tej strony. Tak więc w sumie fajnie. Też się zastanawiam, jak tutaj będzie kwestia, jak to będzie wyglądało mucenie tego zboża, bo ono jest bardzo krótkie. No to przy tym kombajnie to będzie wyglądało dosyć ciekawie, jak to będzie wyglądało z tym headerem. No może być ciekawie, właśnie się zastanawiam. Dlatego też, jak jest te zboże takie krótkie, no to żeby nie wyglądało tak, że jak jest gdzieś nierówne pole, to header będzie wystawał ponad zbożem i będzie mógł, tak to będzie wyglądało. Nie, tu akurat takiego problemu nie ma, bo jak widzicie, pole jest równe, płaskie i nie jest pofałdowane, ale się zastanawiam tak troszkę, dobra, jak to mogłoby wyglądać. Może gdzieś sobie to spróbuję przetestować. Dobra, podłączony i teraz tak, X. Dobra, złożony jest, spoko. Już jest złożony całkowicie, widzę, że te kółka się skoczyły sobie. No i możemy tutaj przejechać. Zobaczcie, jak to wygląda, ja zaraz
takim ujęciem spoza kaminy. Zobaczcie, jaka wysokość tego jeczmienia. Chyba przesadzony jest. Ja chciałem, żeby wizualnie się różnił też od takiego zwykłego jęczmienia, powiedzmy ozimego, że jak będzie taka sytuacja, że miedza w miedzę będzie rosło jeden jęczmień w stosunku na przykład ozimy i jary, to przejeżdżając drogą, żebym od razu wiedział, że a, tutaj jest jary, tutaj jest ozimy. Tak? Chociaż i tak będę wiedział, bo one się, tak jak mówiłem, różnią w tym sensie, że jest jak gdyby trochę rzadszy i trochę taki, nie taki równy mocno. To można, takie rzeczy w sobie można poustawiać dla każdej uprawy, tak więc niekoniecznie jest tak idealnie, co nie? Dobra. Teraz tak. Właśnie. Włączymy sobie. Nie była włączona. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wygląda spoko. Dobra. Trochę się bałem, jak na takim dużym kombajnie to będzie wyglądało, ale wygląda spoko. Dobra. Nie ma. I chyba tak zostawię. On jest bardzo niski. Jak tutaj przetniemy, zobaczcie. No troszeczkę może być nawet... Nie. Wydaje mi się, że jest spoko. No może troszeczkę jest za niski i takie masz wrażenie, no bo jest potężny kombajn obok stoi, nie? Tak więc jest coś takiego. Dobra. Spoko. Mi się podoba. Też jest wygniatane ściernisko, tak więc to jest plusik. No i tak spoko. Byłem tak z pewną taką nieśmiałością, mówię, kurczę, jak coś odwalę dziwnego, będziecie się ze mnie nabijać. Nawet możecie, może i będziecie się ze mnie nabijać, ale jeżeli ja jestem zadowolony, to w sumie chyba to jest chyba najważniejsze w tym momencie, nie? Jeżeli mi to nie przeszkadza, to jest spoko. Dobra, wyłączymy, a nie, będziemy sobie na tych liniach jeździli. No i tutaj te pole to... Szybko, podejrzewam, ogarniemy. Nie sypie aż tak mocno, chociaż nie, no nie jest źle. 12% zbiornika, to cały czas mam problemy, żeby się przestawić na to, że ten kombajn jest jednak potężnym kombajnem. Tutaj 12% zbiornika, no to są już ponad, no teraz jest prawie 2,5 tysiąca litrów. Tak więc nie jest aż tak źle. Zresztą, tak jak mówiłem, ja go nie będę sprzedawał, tego jęczmienia, on będzie tylko i wyłącznie przerabiany. Natomiast piwo będzie sprzedawane, no i ewentualnie młoto jako odpad, to będzie po prostu też jako pasza służyło. Być może nawet sobie zrobię słodownię, żeby robić słód z tego, tak jak na Hofbergman troszkę, żeby śrutę też słodową, żeby ten słód mielić. To jest naprawdę dużo teraz możliwości. Najważniejsze, żeby ta uprawa była, nie? I tutaj to fajnie. Ja ją zrobiłem, ona była wcześniej, tylko na tej z jakiejś paczki robiłem te dodatkowe uprawy. Już nawet nie pamiętam, bo to je robiłem 1,5 roku temu, to nawet nie pamiętam autentycznie, od kogo to było. Wiem, że to gdzieś pobierałem, jest taka paczka z internetu. I to jest w zastępie za millet. Nie wiem, co to jest, orkisz czy jaka inna tam cholera, nie mam pojęcia. Ale taki, i miałem początkowy taki właśnie pomysł, żeby właśnie tego typu rzeczy wrzucać też, ale w międzyczasie wpadłem na pomysł, żeby ten millet to był jęczmieniem. I tam pozmieniałem tekstury, żeby wyglądało tak. W sumie nic nie zmieniałem, no bo to jest standardowe tekstury, są jęczmienia standardowego, tak? Czyli nawet teraz mapa jest lżejsza, bo tych tekstur, które wcześniej używałem, no to ja teraz już nie używam ich, nie? No bo nie ma sensu, skoro to jest... one nie są potrzebne, skoro jest to standardowy jęczmień, tylko wizualnie troszeczkę jest zmieniony, w tym sensie, że jest krótszy, no tak jak mówiłem o tych szczegółach. No i dodana jest ścieżka, która mówi, że jak po ściernisku sobie przyjedziesz, to ściernisko jest zerowane. No i to też fajnie. Też mi się to podoba i w innych uprawach chyba też to sobie zastosuję. Żeby też tak było. Dobra, fajnie to wygląda. Elegancko, fajnie to naprawdę. Podoba mi się, że to takie niskie i ten kombajn na taką szerokość ładuje. Spoko, to jest fajna rzecz.
cieszy człowieka, że jak coś zrobi i autentycznie jesteś zadowolony, a jeszcze masz w planach coś takiego, że za chwilę coś innego sobie tutaj dobudujesz i tak dalej i się zamknie ten cykl, bo oprócz tego, że masz tutaj tą nową uprawę, no to dodatkowo ona będzie miała jakieś tam ciekawe zastosowania. Oczywiście można by go sprzedawać, tylko musiałbym go przypisać do jakichś punktów sprzedaży, a z racji tego, że ja tutaj gram na save'ie, to później też do save'u chyba to trzeba było przypisać. Trzeba by też edytować chyba save, chyba żebym postawił całkowicie nowy punkt sprzedaży. No to chyba wtedy nie trzeba, bo... dobra, nie wiem. Nie interesuje mnie to, bo jak gdyby nie ma takiego problemu. Jak będę miał taki problem, to wtedy wam wytłumaczę, jak to zrobiłem. Dobra, teraz, tak, zaraz będzie pełna przyczepa, jak sobie tutaj wyładujemy. Rułampek. Spoko, fajnie się tym kosi kombajnikiem. Jeżeli tutaj to ogarnął, to będzie już fajnie. Więc następną uprawą, jaką będzie, nie wiem. Nie będę teraz już następnej... Jest lucerna aktualnie, mamy żyto, które żyto nie jest do końca wykorzystywane możliwości. No, znaczy... Młyn jeszcze będę musiał przerobić, ale tam są większe plany związane z młynem, bo ten młyn będzie nie tylko robił mąkę, ale inne rzeczy. Tak więc może zimową porą, bo teraz wiecie, prace polowe, tak więc człowiek się musi skupić na tym, co się robi tutaj na polu. Tak więc spoko. Cofnijmy sobie. I tutaj poprzecznik sobie też zrobimy, żeby to było fajnie. Tamta starsza wersja, to tak właśnie mówię, że nie za bardzo to wyglądało na ten jęczmień i taki trochę odcień był dziwny, chociaż w sumie dlaczegożby nie. Jeszcze zobaczcie, jak kwasty teraz fajnie wyglądają w tym jęczmieniu, jak wystają poza ten, zobaczcie, jak wysokość tego chwastu. Ona by generalnie była, normalny jęczmień by był wysoki na taką wysokość, jak ten chwast, mniej więcej. A teraz fajnie widać, jak chwasty rosną w polu i od razu z daleka widać, nie? Bo wystają poza, ponad ten. Ponad jęczmień. Na tym polu, na którym teraz koszę, będą buraki siane. Bo tu jest ta trójpolówka, znaczy to jest jedno z tych trzech pól, które... na którym rosną buraki i w następnym roku będą rosły tutaj buraki, w związku z tym jeszcze dzisiaj tutaj będzie obornik rzucony i szybko tak przelecimy i zasiejemy trawę, żeby i tą trawę przerobimy na kiszonkę i zarobimy pieniądze, bo potrzebne są pieniądze, tak więc tutaj tą kiszonkę sprzedamy i jeszcze w tym roku zbierzemy jeden pokos trawy i najprawdopodobniej w następnym roku jeszcze przed siewem buraków zdążymy zebrać sobie tutaj trawę. Tak więc tylko musiałbym jeszcze to sprawdzić, jak to z płodozmianami, ale nie wydaje mi się, żeby płodozmiany miały tutaj jakiś negatywny wpływ na to, bo trawa generalnie ma na wszystkie uprawy. To jest troszeczkę tak jak ubór, po trawie generalnie prawie wszystko dobrze rośnie. Tak więc nie będzie tutaj, a zdublowana trawa to jak gdyby też resetuje płodozmiany, tak więc zdublowana trawa no to jak gdyby reset płodozmianu i wejście w nowy cykl płodozmianu, tak więc to chyba nie będzie wtedy też żadnych problemów, przynajmniej dla buraków, no najważniejsze, żeby buraki tutaj nie cierpiały na plonie. Kampania buraczana została już dawno zakończona, w tym sensie, że niech sobie, a zresztą możemy sobie jechać, bo teraz tu komputer, w tym sensie, że już nie produkujemy tych buraków, nie, gdzie to jest, i w związku z tym zastanawiam się nad tym, żeby było większy areał buraków, bo żeby ta fabryka, żeby cukrownia, no z drugiej strony z jakiej paki ma cały rok pracować, nie? Kampania buraczana trwa tam ileś tam tygodni tylko, nie? Tak więc, ale najprawdopodobniej też będzie trochę zwiększony areał buraków. Będę siał gdzieś jeszcze dodatkowe pola z burakami. Jeszcze jakieś
raz na jakiś czas, podejrzewam, bo niektóre pole, na przykład pole, nad którym teraz pracuję, może być mniejsze objętość powierzchniowo niż tamte, na którym teraz są aktualnie zasiane buraki. No i w związku z tym w jednym roku będzie więcej tego, w drugim trochę mniej. I będę chyba sobie kompensował tym, że na jakimś polu będę jeszcze dodatkowo tych buraków troszeczkę więcej wysiewał. I chyba te pola, które są za torami, te, które kupowałem w tamtym roku, na jednym z tamtych pól, w następnym roku też zasiejemy sobie. Chyba że w międzyczasie je połączę, to też jest taki plan. Ale to zobaczymy, no. Fajnie by było, gdyby trochę więcej było, bo też tych wysłodki, teraz już to wszystko ogarniamy. O ja pierdziu! Myślałem, że się wadły. Teraz już to wszystko ogarniamy, mam też kiszonkę z wysłodków. Już też zrobioną, to trzeba będzie też zacząć skarmiać tym. To jest w kontekście też tego, jak gdyby, że jak ruszy na przykład... Gdyby... W następnym roku na przykład już zacząć ogarniać sytuację z BGA, no to wtedy te wszystkie kiszonki dodatkowe, one by się liczyły, w tym sensie, że to wtedy nawet karm, bo teraz aktualnie rzeczywiście można by trawą karmić i sianem, tą świeżą trawą i sianem w okresie zimowym. To mamy kiszonki i tam dużo tego nie potrzeba. I spokojnie, to sobie teraz ogarniamy. I tej kiszonki to ja mam tam mnóstwo, ale jak ruszy BGA, no to wtedy tą kiszonkę będziemy musieli używać, ponieważ ja będę BGA stawiał na bazie Pump and Hoses i tam wtedy ta kiszonka kukurydziana jest potrzebna. Chyba dokładnie. Tak więc kukurydza, ta kiszonka kukurydziana będzie wtedy, no w większości szła na przerób, na zapotrzebowanie BGA i to trzeba wziąć pod uwagę. Można robić wtedy siano kiszonki, dlatego też na pewno będę chciał mieć tą łąkę, tą, która jest koło obory, to będzie na stałe tam łąka, to na którym zbierałem siano w ostatnim odcinku, to będzie na stałe łąka. Będę miał już dwie łąki, takie stałe, no ta mniejsza, która już tam od jakiegoś czasu jest, no i ta większa, która teraz była zaimplementowana, no i z sianem można robić taki również myk z trawą, że po oziminach sobie wysiewać, po jęczmieniu na przykład, no i teraz po tym jęczmieniu ozimym, przepraszam, jarym i po rzepaku można szybko jeszcze wysiać i trawę się jeszcze zbierze, nie? Tak więc to jest ten plus, że trawa ma ten krótki okres wegetacji, no i można sobie to szybko w miarę ogarnąć. Dobra, wjeżdżamy sobie w następny pokos. Fajnie to wygląda. Tak, wiecie, tak bardzo nowocześnie te pole wygląda w tym momencie. Duży, nowoczesny kombajn. Niskie zboże, takie nowoczesne zboże, tak? No bo słomy nie potrzebujemy, a więc skrócone maksymalnie zboże. Tyle tylko, że kłos wystaje ponad ziemię i można to kombajnem, takim dużym kombajnem zebrać, nie? Fajnie, dobra. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Trochę była okazja porozmawiać o planach na tej serii i o pewnych moich obawach dotyczących tego, co ja tutaj zrobiłem, a nie przetestowałem. Ale no, jestem zadowolony. Ładnie to wygląda. I no, zobaczymy, jak to będzie z tym jęczmieniem jarym. Jak to będzie wykorzystywane. To będzie najprawdopodobniej realizowane być może zimową porą, kiedy nie będzie prac polowych. Już mam w sumie to wszystko jak gdyby obmyślane, tylko jeszcze kwestia, czy robić z tego śrutę, czy jakiś śrutownik ogarnąć. Zobaczymy, pomyślimy. Zresztą piszcie w komentarzach, być może wy macie jakieś ciekawe propozycje i może od was coś zaczerpnę, jakąś ciekawą właśnie taką propozycję i może coś tutaj wcielimy w życie. Dobra, widzę, że trzeba będzie
tutaj nową przyczepę ściągnąć. Tak więc w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. Pozdrawiam, Anton.